To się robi guacamole. No proszę, jestem taka w szoku sama. Mogę zobaczyć, co jest tutaj? Nie. No, tam jest sam awokado. O, to ty już prawie zrobiłaś. Kobito, jesteś kochana, ty jesteś taką laleczką moją złotą. Mogę tak? Chipsy wziąć? Tak, tylko siku zrobię, dobra? Oczywiście. Jest wieczór, wigilia naszej 20. rocznicy ślubu. I już się tutaj dzieją rzeczy, dzieją. Cześć, witajcie. Mam wysoki kucyk. Bardzo rzadko się tak dzieje. Więc dzisiaj mamy adventure. Idziemy przez różne, do różnych restauracji drive-thru. W sensie Texas style. I będziemy po prostu brali najtańszą rzecz na menu z każdej restauracji. I zobaczymy, co będziemy mieli, i każdej restauracji będzie trzeba testować, próbować. Aha, i kokosik oczywiście z nami jedzie, bo nie zostawimy go jeszcze raz samego, no bo to będzie niemiłe. No, do zobaczenia w drodze. Zamawiamy, jesteśmy w Soniku. Sonik wygląda, wiecie, tak, że z auta się zamawia. Więc ja mam ochotę na te cheddar peppers. Tutaj są. O, Tosia, co chcesz? Corn dog? Mozzarella stick. Mozzarella sticks, Tosia. Small. Też są tutaj gdzieś, snacks and sides. Okej, okay, no to zamawiamy. Jesteś chyba teraz za daleko, żeby mam. Czekaj. Kartę chyba. Hi, can I have cheddar peppers small and mozzarella sticks small? Hey, can you repeat that again? Cheddar peppers. Size? Cheddar small. Peppers small. Yes, what size? Small, medium, or large? Small. Any ranch of those? No. And mozzarella sticks small. Sorry, can you repeat that again? Mozzarella sticks. My mozzarella stick, I'm sorry about that. Okay. Any marinara or ranch for those? Yes, please. Okay. Yes, that's it. Alright, anything you. Else for tonight? That's all, thank all right, you. Alright, you got a small cherry peppers plain and a small mozzarella stick marinara. 660 ounces total, be right out for you. Yes, that's all, thank you. Tutaj widać, jak zamówienie wygląda. Order, pay, zapłacone in the kitchen. O, Jane już idzie z naszym zamówieniem. Zwrotka na wrotkach, bo sesie. To wszystko już? Tak, bez rękawiczek Loska przyniosła i... Ale z maseczką była. To też jest ważne w czasie pandemii. I była na wrotkach? Jakby na wrotkach nie słyszałam, na ale nie, to się mówi, że nie na wrotkach, okej. Okay. No to zobaczymy, jak to wygląda teraz. Dzisiaj pokaż. Mozzarella sticks, jak mozzarella sticks po prostu. A nasze papryczki. No, jak to papryczki, tak? Pokaż. Jak na obrazku. Podobne? Mhm. Weź tak koło okna.
Pokaż widzom. Nie takie żółte. Mhm. No, ale jest widać zielone. Tak wygląda stick. Ładnie. Tak wygląda moja papryczka. Ja uważam, że papryczki są naprawdę dobre. Dzięki Tito za rekomendację. Naprawdę wygląda pięknie z każdej strony. No. Moje mozzarella sticks bardzo dobre. Mega gorące. Gdzieś to zjadł. Nie wyciągać na to, przecież to jest brudne. Czy ktoś jeszcze jeden? No. Okay, dobrze. Ja. Wow, ta jest gorąca. To ten mokrą chusteczkę. Hi, we need a few more seconds, okay? Okay. Jesteśmy w Popeyes. To jest Louisiana Kitchen. Zaraz zobaczymy, co tu zrobimy. Ja nie wiem. Tu mamy Popeyes, jedzenie, więc chusteczki oczywiście, słomka do picia. Bardzo ważne. Majka sobie zamówił apple pie. Apple pie. Chyba jest tak jak w McDonaldzie. Tak jak w McDonaldzie wygląda. No. A, takie pieczone. Proszę. I tu jest... My mamy kukurydzę. I chicken. I nasz meal. Nie wiem, co się znajduje. Dwa kawałki chickena i taki biskuit. Jesteśmy w Whataburger. Tu się też zamawia. I love in a Whataburger, like try our chicken and burger today. Hi, we need more, few more minutes, okay? Take your time, ma'am. Thank you. No. Nie no, musicie zjąć tak, więc ja tego samego Whataburgera. Numer jeden. To jedynka mil z... Na pewno z frytkami? Jak chcecie, ja się nie chcę. No może być jeden po prostu ten. Okay, Ancho. Can I have number one? Meal with fries and... The what? I'm sorry, ma'am? Number one. The number one? Yes. With the fries. Yes, ma'am. And diet drink, diet Dr. Pepper. Yes, ma'am. That's it, thank you. So that's it? Yes. All right, it's gonna be 7:19, thank you, Wanda, thank you. Zaraz wrócę z nagrywaniem, na sekundę wyłączam. Wizualnie są wspaniałe. To co było z Whataburger, to z frytki... Burger? Trzymaj. Frytki sobie. No. Burger wygląda tak. Whataburger! Ogólnie rzecz biorąc, Whataburger to jest taka miejscówka
Teksańska. Taka chatka. I wszystkie Whataburgery wyglądają tak. Takie po prostu domki. Teraz jesteśmy w Brahms. I tutaj jest podobno Fresh Market. Można kupić też mleko. Zobaczymy. Co tutaj zamawiacie? Zbliżamy się do menu. W tym Brahms są również takie lodziki, desery. Można na przykład 5 burgerów kupić za ile tam? 5,75. Można 5 złotych. Można kupić 5 burgerów za 5,75. No to weźmy po prostu taki ice cream junior cone, co? Tak wygląda Brahms cone. A dla dorosłych też są inne drive-thru, proszę bardzo. Teraz tam jedziemy. Teraz jesteśmy w Burger King. Zaraz będzie. O, the Impossible Whopper. Tak? Can I have one Impossible Whopper? One Impossible Whopper? Yes. Just a sandwich. Just a sandwich, that's it, thank you. Okay. Please, mm-hmm. Tutaj są też jalapeno bites. Tak, no. A nie wiem, dlaczego Tito tak mówi o tym, że nie. Nie wiem, czy to nie jest złe ten. To jest Final Destination Burger King. Michaela Veggie Burger. Impossible Whopper. Zaczekaj, jeszcze. Flame grilled to perfection. To jest właśnie ten burger. Że tak powiem, plant-based. Można już jeść, ja dziękuję, zjadłam burgera w Whataburger. Good? Rating będzie, jak wrócimy do domu, jak każdemu się w brzuchu ułoży. Okej, więc teraz będzie trzeba zrobić nasze ostatnie podsumowanie, więc mi się wydaje, pierwsze miejsce dla mnie najlepsze było Popeyes. Bardzo dobre wszystko było, chociaż chciałabym, żeby kukurydza była z masłem. Bardzo ważne, byłoby wtedy więcej smaku. Drugie miejsce Brahms, chociaż że tylko były lody, wydaje mi się, że tam były przepyszne burgery i lody nawet też były dobre. Trzecie miejsce Sonic, dobre, takie jeśli chcę iść na nogach, jeśli na przykład jeśli idę na nogach i jestem głodna, wejdę. Ale nie takie, że mam 10 opcji do wybrania, to będzie moja pierwsza, nie, to nie jest taka bardzo. No i w ostatnim miejscu dla mnie Burger King, bo ja nic nie jadłam Burger King, ale jeśli bym coś jadła Burger King, to może byłoby trochę wyżej na mojej skali. No. A Whataburger? Aha, Whataburger. To Whataburger nad Sonikiem. Nad Sonikiem Whataburger. No. Tak.
kolei mój wybór to jest tak. O Boże. Pierwsze miejsce Popeyes, drugie Whataburger i później nie ma nic. A moja kolega chyba pierwsze miejsce Burger King, ponieważ był tam Wege Burger. Tak? Czy nie? Michael? Ale szybko się do mnie wybiera. No i tyle. Piątek udany. Mhm.